witajcie. Jako pierwszy na ten kanał wrzucamy film z naszej meksykańskiej Odysei. Film z rejsu po kanionie Sumidero. I na dzień dobry, zanim zacznę opowiadać o tym, co tam się działo i czym ten kanion Sumidero jest, dwa ogłoszenia. Po pierwsze, kanion Sumidero to nie była pierwsza lokalizacja w Meksyku, którą odwiedziliśmy, natomiast z różnych względów musieliśmy ten film opublikować jako pierwszy. I drugie ogłoszenie to to, że w związku z tym, że płynęliśmy z polską wycieczką na tym, podczas tego rejsu, i z jednej strony było bardzo głośno, bo każdy wydawał najróżniejsze dźwięki, jakie tylko mógł, to raz, a dwa, że prędkość, z jaką płynęliśmy, ponad 70 km na godzinę, sprawiała, że mikrofony w naszym sprzęcie po prostu wydzielały jeden wielki szum i nie dało się tego w żaden sposób, po prostu nie nadawało się to do publikacji, tak? Dlatego głos i tak jakby swój komentarz do tego, co tam się działo, dorzucam podczas montażu. Sam film musiałem pociąć dosyć mocno z tego względu, że przepłynęliśmy 37 km w jedną stronę, 37 km z powrotem. Cały rejs trwał około godziny 20. Jakbym tu opublikował po prostu, jak płynęliśmy, to byłoby to na maksa nudne. W tej chwili dopływamy do mostu. Tuż przy moście znajdują się dwie skocznie. Tu się odbywają konkursy skoków do wody. Niższa skocznia to jest 20 metrów, wyższa skocznia to jest 25 metrów, a głębokość wody w tym miejscu to około 15 metrów. Kanał Sumidero znajduje się około 40 km od stolicy stanu Chiapas, Tuxtla de Gutierrez. To jest taki oficjalna stolica tego stanu Chiapas. Natomiast nieoficjalnie to życie najbardziej kolorowe i najbardziej tętniące w Chiapas jest według nas w San Cristóbal de las Casas. I to jest takie miasto bardzo turystyczne. Rzeklibyśmy, że studenckie, pełno tam młodych ludzi, w każdej knajpie muzyka i naprawdę jest co wieczorem robić. Za chwilę zobaczycie element takiego meksykańskiego folkloru. Wsiadając na łódkę, oczywiście dostaliśmy bilety w formie takiej opaski papierowej na rękę, którą nam pan zakładał, natomiast w tej chwili podpływamy do takiej wieży i nasz pan maszynista naszej łodzi mówi nam, że mamy podnieść ręce do góry, bo z tej wieży przyjdzie pan i będzie sprawdzał bilety, więc podnosimy ręce, machamy panu i płyniemy dalej. Kanał Sumidero jako taki jest parkiem narodowym, w którym jest bardzo dużo różnych rodzajów zwierząt. Od krokodyli zaczynając, po oceloty, gekony, małpy i tego typu zwierzęta kończąc. Oczywiście nasi przewodnicy bardzo dobrze wiedzą, w którym miejscu jakie zwierzęta urzędują i tak nas obwozili po tych miejscach. Tu widzicie jedno legowisko krokodyla. Takich legowisk krokodyla odwiedziliśmy 3 albo 4. Takie krótkie przebitki wam zrobiliśmy i one są. I tych takich zwierzęcych legowisk mieliśmy kilkanaście, natomiast wszystkich oczywiście nie zmieściliśmy w filmie, bo byłoby to po prostu powielanie tego samego. Natomiast tutaj widzicie krokodyla, za chwilę będzie jeszcze jeden krokodyl i tych krokodyli tam kilka widzieliśmy. Natomiast wracając do naszego kanionu. Nasz kanion Sumidero kończy się zaporą, takim zbiornikiem retencyjnym przy hydroelektrowni Manuel Moreno Torres, znanym także jako Chicoasen. Jest to elektrownia, która zaopatruje w prąd cały południowy Meksyk i Gwatemalę. Dla porównania, Meksyk jest 5 razy większy od Polski, więc
tak rzucam jako pomysł, że u nas może też jakąś hydroelektrownię można by było zrobić. Sama rzeka Grijalva przepływa przez stan Tabasco i uchodzi do Zatoki Meksykańskiej w okolicach miasta Chiltepec. To jest takie miasto po drodze, jak się jedzie już z Yucatanu czy z Chiapas w kierunku Veracruz. Kanion jest tak na dobrą sprawę rezultatem uskoku tektonicznego, jaki powstał jeszcze w Pleistocenie około 30 milionów lat temu i jest, tak jak mówiłem, jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Chiapas, ale powiem wam, że tych atrakcji w samym Chiapas jest naprawdę sporo i chyba to był ten stan, który zrobił na nas naprawdę największe wrażenie, jeżeli chodzi o tą taką naturę. To też się wiąże z historią zapatystów i można by było mocniej rozwijać. Ten stan jest tak jakby trochę wyłączony spod jurysdykcji rządu meksykańskiego. Jest taki jeszcze naprawdę dziki. I od 1980 roku sam Kanion Sumidero ma status parku narodowego. Wcześniej mówiłem, nasz przewodnik, nasz pan maszynista dobrze wie, gdzie się co znajduje. Przywiózł nas pod Gekony, też widzieliśmy całą familię, natomiast tu akurat na drzewie udało nam się uchwycić dwa. Przepraszam z góry za jakość, ale niestety jest jaka jest. Jeżeli chodzi o takie atrakcje jeszcze typowo stworzone przez ludzi, to mamy kapliczkę w jaskini ku czci Matki Boskiej z Guadalupe. To jest akurat bardzo mocny kult Matki Boskiej z Guadalupe w Meksyku. No i były takie małe wodospady i większe wodospady. Gdzieś tam ta woda z góry sobie ściekała. Natomiast największe wrażenie zrobił na nas wodospad, który za chwilę zobaczycie, gdzie woda utworzyła taką jakby choinkę z góry i sobie tak powoli, leniwie ta woda ciekła. Tu widzicie właśnie te kilometrowe w górę ściany. Naprawdę jest to monumentalne wręcz i budzące grozę. Z kolei w drugą stronę kanion w tym miejscu jest głęboki pod wodą na około 90 metrów. To jest ta choinka, o której wcześniej wam wspominałem. Ta woda tak sobie monumentalnie z góry cieknie, kapie. Podpłynęliśmy praktycznie pod sam ten wodospad. Jeżeli by szukać jakichś minusów na siłę, to można się przyczepić do dwóch rzeczy. Jest naprawdę sporo śmieci w zakątkach samego kanionu. Ten przewodnik nasz mówił, że oni raz w tygodniu starają się sprzątać,
Natomiast dopływy tych mniejszych rzek z tych wiosek cały czas gdzieś te śmieci niosą. No i druga sprawa to jest ten folklor meksykański, o którym wspominałem. Na końcu naszego rejsu nasz pan maszynista zatrzymał się około 100 metrów od przystani i poprosił o napiwki. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.